tak, że coś... Rafał, coś pukasz ręką. Wychodzę. Tak. Już ty znasz tylko. Przepraszam, ona się zagadała. Słuchaj, tu mamy trzy? Nie, ja teraz przeniosę. Nie, no to czekaj. No, nie szanuję, tak, bo hałasuje. To jaki zawód umożliwia robienie zdjęć w tylu krajach świata? No właśnie, to jest autorem. Firma. Bo zawód nie pracuje w sklepie, ale firma... idzie na rękę, wierzę, lubi jeździć, podróżować, miesiąc urlopu raz w roku. I to są takie prywatne podróże, prywatne, podczas których robi pan zdjęcia ludziom. Ludziom, bo głównie ludzi mnie interesują, poznawać nowe kultury i fotografować to, co widzę. Może się pan przedstawić na koniec? Rafał Cyburski. Gdańszczanin. Gdańszczanin, tak, Gdańszczanin. Sklepikarz, tak? Pracuję w sklepie. Handlowiec. Handlowiec, tak, tak. Pasja, fotografia. A pasją jest tak, fotografia i podróże. To jest to, co mnie najbardziej interesuje. Dziękuję.